Cześć kochani, ja witam Was jeszcze z Aschtetenu, gdzie mieszkam, ale już zaraz wyruszamy do mojego ulubionego kantonu w Szwajcarii, czyli kantonu Ticino. Właśnie tam mówią po włosku, no i jest najlepsza włoska pizza. Tam jest 10 stopni więcej niż u nas. No teraz wyszło słonko, ale zapowiadają się deszcze na nadchodzący weekend, więc my uciekamy do ciepłego. Kochani, witam Was dzisiaj z Lago Maggiore, z miejscowości Tenero i z naszego kampingu. Lago Maggiore znajduje się w kantonie Ticino, które jest właśnie włoskojęzycznym kantonem Szwajcarii. Ja tutaj bardzo często już przyjeżdżałam na kampingi, do hotelu wchodziłam po górach, no ale w tym roku, jak w zeszłym roku, nie udało się, więc przyjazd mojej przyjaciółki Agi okazał się strzałem w dziesiątkę, żeby właśnie powrócić w moje ulubione miejsce w Szwajcarii. Zabiorę Was w najwspanialsze miejsca, które są tutaj właśnie w kantonie Ticino. Chcę też koniecznie wynająć stand-up paddle, bo uwielbiam deski, wszystko co jest z deską związane, czyli surfing, snowboarding. No a tutaj w Szwajcarii mamy naszą deskę. Tak mówi właśnie, że każdy kraj ma swoją deskę. No my tutaj mamy deskę stand-up paddle, więc jestem bardzo podekscytowana, żeby pokazać Wam te wspaniałe miejsca tutaj w Szwajcarii. Jesteśmy na Valle Varchesca, to jest właśnie tutaj niedaleko Lago Maggiore, w Tessinie, w Ticino. No i przybyliśmy tutaj wcześniej rano, bo myśleliśmy, że nie będzie tłumów, no ale już jest bardzo dużo ludzi. No nie oszukujmy się, to jest jeden z największych atrakcji Ticina, więc każdy, kto tutaj jest na wakacjach, czy nawet na jeden dzień takiego wypadu, każdy chce tutaj przyjechać, troszeczkę się poopalać, popryskać się w tej lodowatej wodzie, która ma 7 stopni. Słuchajcie, no ja się nie odważyłam do niej wejść. Jak włożyłam stopę do tej wody, to myślałam, że mi odpadnie, jest taka zimna, a tutaj ludzie pływają, skaczą i nurkują, więc można. Na razie nie ma aż tak wielu ludzi, jak to normalnie tutaj jest, no bo tutaj normalnie to nie można znaleźć nawet miejsca, żeby ręcznik położyć, więc jeżeli planujecie tutaj kiedyś przyjechać, koniecznie udajcie się tutaj bardzo wcześnie rano, wtedy można jakieś fajne foty zrobić, można odpocząć. No teraz jest godzina około 9, więc 9 już 10 dochodzi, więc coraz więcej ludzi tutaj przebywa. Ale to jest jedno z moich ulubionych miejsc tutaj w Szwajcarii, jedno z top 3 w Tessinie, więc pokażę Wam, jak pięknie tutaj jest.
jest kolejne ciekawe miejsce, które znajduje się po drodze do Valle Varczesca. Jest wielka zapora Tama, po której można spacerować i podziwiać przepiękne widoki. No kochani, jesteśmy teraz w Asconie. Ascona to jest moje ulubione miejsce w Tessinie. Wygląda totalnie jak Włochy, włoski klimat. Mówi się po włosku, włoska pizza, tylko ceny są troszeczkę droższe. Jest naprawdę drogo. Taka pizza tutaj kosztuje około 25 dolarów, więc no jest drogo. No ale Szwajcarów stać na to, Szwajcarzy zarabiają we frankach, więc nie ma takiej katastrofy. Ale można też kupić jedzenie w supermarkecie, tak jak my to zrobiłyśmy. I po prostu jeść nad jeziorem i pić winko nad jeziorem, a nie w knajpach. Tutaj jesteśmy z moją najlepszą przyjaciółką, z Agi. Agi, cześć. Cześć. No Agi jeszcze nie umie po polsku, no ale może się kiedyś nauczy. No a ja was teraz pokażę wam, jak tutaj wyglądają uliczki, jak wygląda jezioro. Jest naprawdę zatłoczone, jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo łódek, ale jest przepięknie. Jesteśmy nad samym Lago Maggiore, przepiękny widok, czekamy na zachód słońca. W ogóle osa urządziła mnie w stopę, więc nie mogę chodzić. Poza tym jestem strasznie szczęśliwa, bo moja przyjaciółka Agi jest tutaj. To jest moja najlepsza przyjaciółka, z którą zwiedziłam kawał świata. W czasie podróży dookoła świata przyjechałyśmy razem busem całą Centralną Amerykę, więc naprawdę fajne przygody razem spędziłyśmy, a teraz ona przyjechała tutaj do mnie, do Szwajcarii, żeby mnie odwiedzić. W każdym razie czekamy tutaj na zachód słońca. Zobaczcie, jak jest pięknie. Już nie możemy się doczekać. Jesteśmy, nazywa się Ascona, to jest zaraz obok Locarno, to są dwie takie najładniejsze miejscowości w Ticino. Wszędzie tutaj w ogóle można dostać się lokalnym autobusem, jeżeli, co jest fajne, że jeżeli na przykład zabukuje, znaczy ma się pokój w hotelu czy miejsce na kempingu, później taka podróż, przemieszczanie się komunikacją miejską jest za darmo. Tak samo jest zimą, jeżeli jedziemy do Szwajcarii na narty i bukujemy miejsce w hostelu czy w hotelu, później tą komunikację miejską możemy przemieszczać się z miejsca na miejsce. Więc tutaj też jest wszystko super zorganizowane, busiki są co 10-15 minut, więc z każdego miejsca w każde miejsce możemy się bez problemu dostać.
Kochani, kochani, to już jest trzeci dzień w Tessinie, w Ticino, w kantonie w Ticino w Szwajcarii. U nas zmiana planów, ponieważ mieliśmy aktywnie spędzić dzień i pochodzić po górach, ale jest tak upalnie, jest ponad 30 stopni, ja nie wyobrażam sobie, żeby wspinać się po górach w temperaturze 35 stopni, więc postanowiliśmy wziąć takie supy, stand-up paddle i powiosłować po Lago Maggiore. No i jest cudownie, nie ma ludzi, nie ma tłoku, woda jest w miarę ciepła, więc będziemy zaraz pływać, a ja po prostu uwielbiam być na desce. Kocham deskę, każdą deskę, kocham deskę snowboardową, kocham deskę surfingową, kocham deskę kitesurfingową, a teraz jestem na stand-up pad, więc bardzo fajnie, miło, wypoczywamy. Tutaj właśnie Agi sobie śpi. No, ja chyba wskoczę do wody, a później też się położę na chwilę. Bo już dzisiaj wieczorem wracamy do Alstettenu, czyli do miejsca, gdzie ja mieszkam. Zobaczcie, tutaj nawet takie narty wodne robią. Nie wiem, czy widzicie. Tak. Też fajne, nigdy nie próbowałam. No w każdym razie wracamy do Alstettenu wieczorem. To jest jakieś 2,5 godziny drogi, więc pokażę Wam chociaż troszeczkę jeszcze widoków z drogi. A Wam życzę miłego weekendu, u nas jest piątek, więc miłego weekendu i do zobaczenia na Instagramie Blond on the Road z trzema podkreślikami. Trzymajcie się, cześć!